Witam serdecznie. Znowu na YouTubie, znowu na, na Twitchu, na, na live. Witam serdecznie, drodzy widzowie. Wera e, podesłała oto taki komentarz, gdzie chciała. Znaczy komentarz, no, podesłała na Discordzie ten film, żebym obejrzał. Więc dlaczego by nie? Sprawdzamy produkty Buddy, dzika, Friza i innych. I to jest super temat. I w ogóle patrzcie, to jest dwa dni temu. Ja myślę, że to jakiś stary film, a to jest zrobione dwa dni temu. I wróciła st stara sceneria. Ja się czuję, jakbym oglądał go jak za starych, dobrych czasów. Co się stało? Czy by posłuchał swoich widzów, że nie trzeba 10 różnych kamer i takich dziwnych przeskoków? Cholera y jasna! Powiem Wam szczerze, po podziwiam, podziwiam, sprawdzam jak pozdrawiam, jeżeli to kiedykolwiek obejrzysz. E mam nadzieję, że nie jesteś zły, że ci kradnę materiał. Oczywiście łapeczka w górę i komentarz dla statystyk, bo ja bardzo lubię tego gościa, ja go oglądam, e więc lecimy. Jestem zastraszany, zastraszany mega kod. Mateusz Pysiński w ogóle nagrał 13 dni temu odcinek i mi wyskoczył obok, nie? Nie wiem, czy obejrzeć. Jak nie zapomnę, to może kliknę, zobaczę, co tam pierdolist Pysiński, chociaż ja z Pysińskiego nie za bardzo lubię, nie? Dobra, lecimy, proszę Państwa. Siup. E, Weronika Serduszko. Tak jest. Piękny szpieg, po prostu. Piękny szpieg. W wszystkim, moi drodzy, dzisiaj będziemy oceniali produkty. YouTuberów, czyli YouTube nie moich nie. szanowanych kolegów, koleżanek. Zobaczymy sobie, co to A będzie. Jak, jak kulturalnie widać, że nie chcę podpaść. Na ten moment nie wiem dosłownie nic, co to będą za produkty jakie. Czy do jedzenia, czy do picia, czy do czegokolwiek nic. Ale na na dzisiaj tak? sobie to sprawdzimy z zamkniętymi oczami, jak to będzie. Czy U, te produkty są dobre, czasem. czy niedobre, mówimy szczerze, łapiemy za pingle i zaczynamy. Powiem wam szczerze, że o wiele bardziej pasuje mi ten y, content y, z racji tego, że ja nie lubię tych jego y, testów, gdzie on przeskakuje różnymi kamerami tu, 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 tu. Jest to dla mnie wybijające. Ja wolę, jak sobie on siedzi, po prostu testuje i to jest dla mnie gitnie. Też go lubię, dlatego ci go podesłałam. Dziękuję, Wero, dziękuję. Bardzo dziwny smak. ogóle ja, swoją drogą. Chciałem tylko jedno taki ważny komunikat. Jest, jest mój widz. Stały widz, który komentuje każdy niemalże mój film. I od paru dni nie widzę żadnego komentarza od tego widza. Nie wiem, czy coś się stało, czy coś, ale jeśli to oglądasz, Lilko, pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że ci się nic nie stało, bo to aż jest dziwne, że zniknęłaś, nie? Czaicie, że Lilka po prostu zniknęła i od dwóch czy trzech dni nie mam komentarza pod żadnym filmem, jej niebywałe to jest dla mnie. A to jest ten czajnik, tak? Z korteksem ma... ten. Uu. Nie wysypałeś się. Kurde. Ja mogę się przelewać. Co, to mamy? Dużo no. mamy tych rzeczy. Od razu powiem jedną rzecz, nie jestem w stanie kupić ich wszystkich. To byłoby bez sensu. No, jak na przykład chłopaki z Wukadzik mają energetole, to mają ich 10 na przykład. A Rozumiem. ja wybrałem. 9. <laughs> nie, a wiesz, o co mi chodzi? nie wiem, 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 no bo oczywiście, to wybiórczo, sensu, wybiórczo. Jest ich... No i zanim, moi drodzy, zaczniemy, jeżeli chcecie, aby było więcej takich odcinków, czyli tak zwanych blindów, to bardzo bym was prosił o łapkę w górę, będzie naprawdę dałem, bardzo, dałem, dałem. bardzo, bardzo miło. Dziękuję. Dałem, dałem. W ogóle ja tu tam od razu linka też na czacie na, na live'ie, żeby nie było. Jakbyście mogli mu po prostu dać łapeczkę. Jak już ze mną oglądacie i na przykład go nie subskrybujecie, to chociaż dajcie mu tą łapkę, nie? Chociaż dajcie mu tą łapkę w górę, żebym miał kłop. Po prostu, bo zasługuje uważam, nie? Serdecznie. No i no. dla osób, dla, które oglądają to na YouTubie aktualnie, takie krótka informacja, w opisie jest link do tego filmu. Możecie kliknąć, jak wam się kanał jego podoba, zasubskrybujcie, nie? Bo nie chcę być takim totalnym hamem, że ja tylko kradnę i nic poza tym. Wiecie o co chodzi, nie. I, ta, I tak kradnie ale wiecie, tak jest mile i oni tak wiecie, obejrzy kiedyś taki materiał i powie Ej, jaki miły gościu, kradnie, ale chociaż zaprasza na mój kanał, nie? A ja mam wtedy takie hihihi, kradnę i jeszcze, wiecie, dostaję propsy. A ta pierw Miałem tego nie mówić. Nie powinienem tego mówić, to miało być takie, wiecie. A dobra, nieważne. Sprzedałem się. Pierwszy produkt. Dzik Wygląda jak hardaś Ha, ha, Harnolada, dzikuś. No to będzie piwo, albo. Będę w Polsce skosztuje dzika. O, piwo youtuber ma jakiś? Nie. Chyba nie. Ewentualnie ten mógłby mieć. Eee, cześć, tutaj Tomek po raz blogu, blogu jak on, nie? On by najbardziej się nadawał. Takie mandarynkowe lekko, Fanta. Super słodkie. Smaki gumy balonowej, U, albo nie jakichś lubię. takich. To już w ogóle gdzieś, gdzieś, gdzieś taki smak piłem. To nie jest jakiś. Proszę. To nie jest jakiś taki y, nadzwyczajny. Słodki, bardzo, jak dla mnie mówię, taki balonowy, mocny. takich m, smaków. Dziecięcy. Smak. No, jak dla mnie za słodki na przykład. Ale nie, to jest energetyk? Nie, to jest smak brzoskwinia! No. O, widzisz? A, no mówię, że gdzieś to słyszałem. To jest Lipton, taki Lipton Nesti Pitch. Picza? To, to, to. Ja w ogóle, jakbym miał pić energetyka, to lubię energetyka o smaku energetyka. Nawet kiedyś piję napoje nie będące energetykami, a były energetykami tylko, wiesz? Ze smaku. Czyli to jest produkt? No Nie to jest. tego youtubera. No, ciężko no to... tam z no nie gada. Aż nie chodzi o to. jest od groma, kuźwa. Ale no. Yy... Kopaki dziki. Dziki? dziki. Chcesz wiedzieć od razu? Nie, to. Nie, no na końcu, na końcu. końcu. Tak. No to ta, to jest duża paczka, duże opakowanie, no to będzie kosztować dzisiaj piątki. Ciężko mi jest powiedzieć. 650. 650? Tak jest. No dobra, no no to, idziemy to, dalej. To, to, to nie jest jakiś taki turbo drogi, bo to jest pół litra. Tak. Produkt numer no, dwa. Frizz. Też youtubera. I za to nie wiedziałem, że on ma te... Woda jeszcze, nie? Tak mi się wydaje. No to to lepsze. To mi się bardziej podoba. To jest takie mm, trochę jak yy, to jest takie osi. Osi yy, czyli napój gówniary z paletką. A bardzo fajnie, że Iga reklamuje yy, i tak się to sprzedaje. Podoba mi się ten zabieg, zresztą uwielbiam tą kobietę. Yy, <grym> yy, takie bardziej to jest trochę taka pomieszanie herbatki z napojem, okay. ale niezłe. Nie jest takie ja, słodkie. Ja lubię takie połączenia, lubię w ogóle takie herbaciane napoje. Kiedyś może i wolałem pójść w słodkie, ale aktualnie lubię takie herbaciane napoje, podobają mi się. Więc to mogłoby mi podpasować. No troszeczkę... Ale takie balonówki, nie, absolutnie. ...niezłe. Jaki, Jaki, Jaki smak? Oj, nie wiem. Smak... Owoce leśne, coś takiego? No, jagoda. No, no, Limecka. no, coś... Ja, ja, jagoda acai. <grym> <grym> to jest, proszę ja ciebie, youtubera... Husek? Yy, yy, husiek. No. Co ty pizgasz? Czemu? Ja nie Wiesz? znam takiego. <laughs> no jest taki. Jaki No nie zgadłeś. Nie, nie zgadłem? Nie zgadłeś. Jeszcze cenę mi podaj. To jest... 4,50. 533 ml. Ile powiedziałeś? I ile? 533? Tak. Co, to tak. jest jakiś dziwny wymiar. No dziwne, no. Ja powiedziałem 4,50. Wiesz co? Co? Tu widzę, że kupiłem 7,80. Cena regularna 5,20. A widziałeś tego ten filmik? Kurwa, <laughs> myślałem, że w się ceni więcej. <śmieszny> typ, dzień po wypłacie. Dzień dobry, dobry. Poproszę zestaw Powiększony. O, powiększony. chodzimy Kola. z grube rury budowy. pani, co może być niezwykła. A to jest TTT. Co ta herbata z miodem, nie? Wziąłeś to? Nie. A fajne. tak ludzie, jak jest właśnie wypłata, to wtedy są królami życia i śmierci. Tak, to ja wiesz. Nie podchodzimy no. do tego filmu w ten sposób, że tak, energetyk bardziej lubię, dlatego dam go wyżej. Nie. Jakby w danym napoju, w danej y, bazie napojów, gdzie on się plasuje? Ale ta puszka jest potężna albo złudzenie na filmie, ale chodzi ci o dołze? Buddy? Znowu jakiś większy. Energetyk. Tak? Bardzo intrygujące. Oh. Takie trochę jakbyś mleko skondensowane pił. Mega dziwne, ale niezłe. To niezłe. Mleko? To nie, to, nie to, to... Ale jakie mleko? Przecież to jest, to jest herbata z miodem. Złe? To, to niezłe. Nie, nie, niezłe, naprawdę. Razem pisan. nierozłącznie. Ten mi się podoba. To będę kupował. Tak raz na jakiś czas, to w ogóle z dryniem by dobrze wjeżdżało. To jest energetyk? Wydaje mi się, że tak. Nie, Zobacz jest... dobrze, bo... Nie, tutaj... to jest zielona herbata chyba, albo ogólnie herbata z miodem przecież, żółty dose. Czarny to jest energetyk. Ani gazu nie ma, ani nic. A to nie jest ten? E... Nie, to chyba nie jest energetyk. To nie jest energetyk chyba. Co jest napisane? Energy. Energy? Dobra Tam, no, to weź daj na translator, za co to znaczy energy. <grystanie> <grystanie> weź kuna, już ze mnie debila. <grystanie> co siebie. Zaraz ale to co... nie jest energetyk, przecież dose jest, e, ziel, e, jest herbatą. Przecież budda to garot z, z dodatkiem miodu, a tu on gada zupełnie inne smaki. Coś pozmieniali to? Miesz opaskę to ty się wypowiesz. Moim celem było kupić produkty, ale to jeżeli nie wiesz czy to jest energol czy nie, no to to z drugiej strony mogę powiedzieć, że to dobrze. Chyba. To jest strasznie dziwny smak. Na, naprawdę ciekawy. Zdecydowanie największe zdziwienie. No to chodził. robi, poczekaj, takie smaki Buddha. Brawo. Naprawdę? Tak. I które miejsce? No i no, na pierwsze. Czyli to pierwsze? Okej. Okay, czyli tutaj... Widać, że chce współpracować z Buddą. Widać to, widać Aha, to, widać. A ile ten doł skosztuje? No dzik znowu. No to takie pięć. No ten pięć. No, coś No 699. dużo nie, nie, nie jest. Jakiś turbo drogi. No dobrze. Nie, no wydaje mi Jedziemy się, że 7Z za taką puszkę to nie jest jakoś super mało, nie? No nie nie przesadzajmy. Co my tu mamy? No to <coughs> zobaczmy. Znowu. Tak wygląda. Bardzo duży. Ile to ma pojemności? P pół litra? Jakiś bananik będzie znowu. Znaczy ten, jakiś guma znowu. Jakiś słony. Naprawdę. Czuć się ze mnie. <coughs> słony napój. No kurwa, no weź zobacz. No ja nie żartuję, no weź, dotrzymaj. No, no nie jest słony? Taki izotoniczny. No ale lekko słony jest. Jest w ogóle niebieski. Tak. Niebieski, nie? No. no. On trochę wali Powerade'em. A Powerade'y w ogóle były fajne. Zawsze jak chodziłem na tenisa, jeszcze wtedy, kiedy trenowałem za, za dzieciaka, to zawsze ten, kto przynosił power Powerade'a, to widać Ogólnie to takie napoje lepiej nawadniają niż woda tylko i wyłącznie dlatego, że jak dodacie coś do wody, to ona Wam lepiej będzie nawadniać organizm niż zwykła woda pusta sama w sobie. Bo wtedy ta woda się jakby można powiedzieć trawi, jeżeli coś ma, i ona dłużej zostaje w organizmie a czysta woda po prostu przelatuje przez na, nas organizm, szybciej ją wydalamy, dlatego cokolwiek y, po prostu, w, nie wiem, cokolwiek dacie do wody, łyżkę soli, łyżkę cukru, y, jakiś proszek, jak już, jakąś tam orężatkę, to was lepiej nawodni niż sama woda, no, no tak to działa, tak działa organizm, nie? W w Albo pan Cejrowski nie robił w chuja, jak byłem dzieciakiem, jak oglądałem, jak on tłumaczył to. Też tak może być, bo ja to pamiętam od pana Cejrowskiego, jak sobie podróżował. Yy, I tam było po afrykańskich yy, tych chodził, yy, jakiś tam w Jochach na boso. <noise> I on o, opowiadał, właśnie, żeby jak się nie odwodnić. I on wtedy tłumaczył. Więc jeśli mnie pan Cejrowski zrobił w ciula, no to wtedy to, co ja gadam, to nie ma sensu. Ale ja pamiętam to doskonale, bo mnie pan Cejrowski nauczył tego. Nie? Ale to jest w sumie logiczne. To jest akurat logiczne. Ma trochę. Ja Ktoś się zna na tym? Możecie powiedzieć, czy aktualnie mówię głupoty, czy mówię prawdę? To by było miło, nie? Mnie sprostować, żeby już bez przesady, żeby ten... Muszę ja mówić. No. <grym> tu myślę, że mogą być wielcy zwolennicy tego napoju i wielcy nie, ja nie przeciwnicy. Przypadam. Ja raczej znajdę się w gronie tych pośrodku. Mogę wypić, ale na przykład Powerade mi bardziej smakował. Był bardziej taki, nie wiem... Po ty mi się strasznie chce pić. Ta sól, jaka tutaj jest, albo ten smak słony lekko przebijający się, powoduje jeszcze większe. tak jak ze śledziami. Zjesz Rozumiem. śledzie i musisz popić, bo tu jest dużo nasolenie, na solenie, jak na izotonik. Ale ogólnie smak jest good. No nie wiem, no. 5 zł. 5,50. No to dobre. Kto, jest, kto to wypuścił? No to to wypuścił. Mm, bo to doradca. Co? Co? Ale tu myślę, że naprawdę może być różnie. I będą turbofani i wielcy przeciwnicy. Też jakieś kurna No to W ogóle ten freeze to ma spoko te. te yy, wiecie, grafiki na, na, na te butelki. Ma spoko. Podobają mi się te butelki, ja mam Takie jeszcze... trochę sushi. Susi. O, o kurwa, mm, o nie. Ba banan, jak, jakieś tak. No nie. Ten mi smak nie leży. To jest zapach banany, nie? Wiesz, co nie zwróciłem uwagi? Bo ci tak podałem, mogę? No, tak mi się wydaje, że coś jest coś z bananem. Bez banana. Bez banana. <noise> smaki ziemi, <noise> glony. No, coś tak. Bez smaki ziemi. Ale ogólnie niesmaczny. Pokaż. Ale ogólnie ten. Inna... wodnisty. Najmniej mi smakuje. Ostatnie? Ono. Okay. I to może być napój fagata. Zagram? No ja, ja to powiedziałem. Na no, pufagata. No. A to nie Friza był? on mu kasze. O, panie kolego, żeś teraz kura, mocno, poleciał, mocno, mocno, żeś mocno poleciał. No, ale no to wiesz, no to są kanały, które oglądam, to że nie mieli do mnie pretensji. 5,20. Nie, nie, to tu najgorzej. Nie, nie. I no, 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 je, ja jaka fajna. Boże. Ej, jaka fajna puszka, ta mi się podoba, te logo mi się podoba i w ogóle. Takie Fajnie wygląda. Churna rarytasy, rarytasy. rarytasy! Po prostu artefakty, eksponaty! Fajnie puszka Dźwięk wygląda. Dźwięk ładny, a później... Powiem przy... wam szczerze, że o, ten, ładnie to wygląda. Przy wypiciu już jest inaczej. Dźwięk taki jest ładny, a później przy, przy wypiciu już jest inaczej. Dziorsawasz. <laughs> Jakiś taki tekst słyszałem ostatnio. Przychodzi, jak wiesz jak teraz są ci trenerzy, nie? Oni pokazują, jak, jak najlepiej żyć, i tam wiesz, do, do, doradzają. I przychodzi gościu i na wykładzie mówi: słuchaj, ona i tak, i tak na końcu wybierze stabilną przyszłość, aniżeli gościa, który pachnie diorsa Wasz. Ja tak sobie w głowie myślę, kurda co drugi pachnie diorsa Wasz, to będzie miał utrudniony wybór. <grym> Oj, absolutnie. Nie, nie, nie. Dziękuję. Strasznie A, słodki, pyszne. zamulający, mm, jakiś taki egzotyczny i bardzo, ten ma, bardzo, co rączka, <śmienic> <śmienic> rączka gotuje, <śmienic> właśnie, napój rączki, zapój <śmienic> rączki, tak uważam, śląski napój, śląski, kurde, Jaki smak. energol. On jest, tu ostro, jest... O, on jest mocno zdefiniowany. Ananasowy. Nie no, od razu czuć co to jest. Nie, bo ty wiesz, co to jest. No to jest no, tak. No czuć. Gdzie to jest? Kompoty z tego babcia ci robiła. Kompoty mi z tego robiła? Widzisz? No. Spróbuj. Spróbuj. I no. nie. nie. Ten, no ten mi kompletnie nie odpowiada. On, ale, tam, on mi się wydaje. Ale puszka jest zachęcająca. Na przykład mi się podoba ta pucha. Jakbym go zobaczył tam w sklepie na półce, to bym tak... Wzi... No, nie piłem, spróbuję. Że jest przeturbo dużo cukru. Ale to tak samo miałem z Coca-Colą y, Cherry. Jeden z najgorszych syfów, jakie piłem, ale jeszcze gorsza była ta wanilia. Coca-Cola waniliowa. Ja pierdolę. To smakowało jak stara, wyleżana cola. Taka, co wiecie, już ze 2-3 dni wam leży w pokoju. Ona się już nagrzała kilkukrotnie, ona już sobie wygazowała się w 100%. Już coś w niej pływa, tam życie się zaczęło, rozumiecie? To jest taka kola. I sobie otwieracie tą wanilinową yy, i ona po prostu smakuje jak taka właśnie kola, w której już życie się zaczęło. Tam już wiecie, tam już się robi hierarchia, tam już jest, to, tam są wojny. Tam są już, wiecie, rasistowskie teksty tam ochodzą w tej koli. Tam, tam jest dużo, tam się naprawdę dużo dzieje. Tam wanilia walczy po prostu ze smakami Coca-Coli. To, to, tam jest dosłownie kurwa wojna światowa, nie? I, i potem wy sobie bierzecie to i, i tak pijecie tą kolej, takiej macie. Orzeż, w mordę, nie? Jedna z najgorszych to jest wanilinowa. A druga zaraz. Druga zaraz z kolei jest. A cherry. Gówno. Zero cukru? O kurde, to teraz zgodę. Zero kofeiny, zero kalorii. Nie, no cukier ma. Kto go wymyślił? Mm -hmm. Ten budda miał dwa napoje, nie? Tak. E, ten. To jest jego. Nie. Z mi, które miejsce. O, ostatnie. Dobra. Tak. to to. Ciebie Patrzymy to, to? teraz, co to jest. Tak. Co to było? To, co byłeś przed chwilą. Mm -hmm. A dzik. O, fajnie logo. No? Fajne logo, yy, podoba mi się. No nie. Czwórka przyjaciół zaczyna trenować piwnicy. Ale ogólnie puszka jest zajebista, bardzo mi się podoba. W ...piwnicy. Powstaje logo w... jest super, fajna czarna ta, Szarski bardzo mi się kok. podoba. największy w Polsce Zachęciłabym mnie do tego, żebym ją po prostu wziął. Buka, Oni od 2012 roku tworzą? 12 lat?! Ja myślałem, że my jesteśmy jednym z najstarszych. Naprawdę? Ra. To nie wiem, co to jest. Nie wiem, kogo to jest. Ale. To tutaj... Aha. A ten, te przetarte banany. Dobra, to już kumam? Czwarte. Czwarte. Peach. A to peach, pamiętam. Wysoka dawka kofeiny. High caffeine. A tu zero. Aha, to i mają różne. I tutaj też jest ten, ten jest. To Bardzo fajnie jest to, lepiej żeby... wygląda. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, no. I jedźmy <laughs> dalej, bo tak trochę roz, rozwleczone w czasie. Znowu oni? To są jakiś monopol przejęli? A to jest ten. No jest sód. Od razu <tryk> czułem sole magnezowe. No, ale taki inny energe... inny ten, inny isotonik. To było trzecie miejsce. miejsce. Drugie miejsce. Aha. No to teraz wybróbimy bardziej to, niż to. <tryk> Tylko tak jakoś nie wiem, bo to mnie trochę zaintrygowało. No i co wygrało? Aha, i wygrał ten, ten dziwoląg. Nie, ale to jest strasznie dziwne. Napój herbaciany z ekstraktem i miodem. Zawiera cukier. No, bardzo pamiętałem. dziwny smak. Ale intrygujący. To oczywiście, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo indywidualne. Dla każdego to może być na przykład bardzo ulubione, a dla drugiego to, powie, że jest najgorsze. To jest oczywiście gdzieś tam według mojego smaku. Moim zdaniem ja bym kupił stąd. No energetyków to bym na pewno nie kupił, bo ja takie rzeczy nie piję. To trochę nie widzę sensu kupowania, bo to jest takie... No to nie wiem, no glow up mi chyba nie jest potrzebny, bo i tak już więcej nic się nie da z tym zrobić lepiej nie będzie. To to bym nie kupił, to bym kupił. A najbardziej bym to kupił. Jak tak teraz patrzę, co, co jest, co i gdzie jaki jest sens, to to bym najbardziej kupił. Ja uważam, że dla ty ktoś trenuje i ten to fajnie. No to patrzymy, kategoria lody. O lody. Czyli o, dzisiaj jest mamy China. bardzo słodki odcinek. Ale w ogóle czajnik. Nie. Nie. Nie przypadam. Nic nie szkodzi. Taki. Tak jakbyście zamrozili frugo. Coś ten deseń. No przypomina mi trochę takie te wyciskane. To było jak... Kalipso. Było... Kalipso właśnie. Tak. A jeszcze takie drugie były. One się nazywały... Mm, solo. Też. No, no, no. Idziesz na solo. <grym> <grym> to spoko. Nie, nie, nie są jakieś złe. A jaki to jest smak według ciebie? Wieloowocowy? Nie wiem, ciężko tutaj tak... Ta produkcja polega na tym, z tego, co się udało mi dowiedzieć, że są cztery smaki. Kupując te lody, nie wiesz, jakie jest w środku. To jest taki Mr. Box trochę. Aha. Fajne. Lody. Ciekawe. No kojarzy tylko ekipę właśnie. Żeby... Znaczy ciekawe, tylko że jak wam jakiś smak nie podpasuje, to idziecie się w kurwę za każdym razem, bo wam wylosował on. lody. No to czyje to są lody? <laughs> Ekipy. Nie są. Nie są. <laughs> A co, będziesz chował loda do papierka? Cztery <laughs> no <nie. śmiech> złote. 3,45. No to patrzymy, co teraz mamy przed nami. Lody, lody dla ochłody. Mega dziwne. Ta pos polewa, ona ma w sobie takie kuleczki strzelające. Sam smak lodu jest jakiś taki, jakby owocowy. Zazwyczaj takie lody są albo orzechowe, kremowe, tam gdzie się odchodzi. Powiedziałbym, że to jest w ogóle w białej polewie. Jest. Jest w białej? Przepraszam. O, widzisz. No kurde, jakby ja miał do... kupić, to wolałbym tego kupić niż tamtego. Okej. Okay. Bo ja bardziej gustuję w takich lodach. Ale ogólnie jest on jak dla mnie za słodki. Tak bym stawiał. Jaka cena? No to nie będzie drogi, on jest mały. No trzy tyle samo. Czyli? 349. 399. Aha, kapka. No to też jest OK. Ta tak, według mnie ten jest lepszy. Poddaj tego loda. Oddaję loda. Ja Ci pokazuję. I, teraz i patrzymy po teraz. Opakowanie, no. To jest ten youtuber? Czajnik. Zelmer? <głos> Smeg. Złoku. <noise> to nie, no to z 20 musi musiał kosztować. Nie kojarzę tego gościa zbytnio. Mm, ale to też jest dziecięcy bardziej, prawda? Nastolatki, dzieci, coś takiego. I teraz ten Kla... Klaudii no. Pieska takiego kojarzysz? Jakiegoś youtubera? No bo to jest nawiązanie do ich pieska Fris i Wersof mają psa Aha, i dlatego jest ten pies tu a to jest w ogóle drugi taki, widzisz? Nie, nie. Jest też nie kupiłem tego czarnego. Yy, ale nie, no ten lepszy. No to nie, no to, to yy, ten lód bardziej to mi odpowiada niż ten. Yy, dobra, no to wygrywa ten. Dla mnie ten jest yy, smaczniejszy aniżeli ten, ale to oczywiście indywidualne. To kategoria, nazwijmy to przekąski. Boże, położę. Ludzie, no, poszedł w przekąski też. To są y, wafle. A, to są wafle, no. Ja bardzo lubię. No, ja babcia je jadła. No dobrze, no to zobaczmy tak, wafelka. Żółty. Serce, cebula, smak. One bardzo są podobne do takich, które się nazywają fitos. Tutaj ta przeprawa jest tak mocno wy. Ogólnie niezłe. No. Kto je wyprodukował? Ja, jest... ja wolę zwykłe yy, i polać sobie, nie wiem, jakimś dżemem jakimś masłem orzechowym. On takie coś. Produkt? Nie wiem, czy że jakie ja miałem pierwsze skojarzenie? Hmm? Pascal Brodnicki. No nie wiem, tak mi się wyrypała, ale przecież nie jest YouTuberem. Nie, no, biło ci się uszy, że oni powinni to wydać. No to jak tak powiedziałeś, to już wiem. No to Mhm. Mm no, będą kosztować gdzieś. Z 5 złotych? Brawo, bez grosza. No. Jestem ciekaw tylko kto je wyprodukował? Możesz ściągnąć opaskę. Lidl. Dobra. No. Załóż opaskę. I ostatni produkt. Tu będziemy mieli mocarza, ale ciężki to nie jest. Tu jest mocarz. To pewnie, pewnie będzie jakiś baton czekoladowy z orzechami. Tak bym stawiał. Palona śmietanka z karmelem. Tak bym to, to gdzieś w tych, w tych rytmach byśmy uderzyli. Tłusty bardzo. Nie, ale ten dzik to się rozwinął, nie? Leci kuźwa w, w niesamowicie różne produkty, ja pierdziele dominują rynek, ja pierdziu. Pamiętaj, jak lody Magnum kosztowały 5 zł i były dość sporo, a teraz kosztują prawie 10 zł i jest... I jest mniejszy. No, inflacja, nie? No niestety, no... To tak jak z chlebem, nie? Kiedyś kosztował y, złotówkę, 2 zł i, było, i, i to taki przeskok, pamiętam, a teraz ile kosztuje chleb, nie? Tragedia. Już nie wspomnę o razowym jakimś. O matko, jedyna. Przebija A się. A teraz to już w ogóle nie wiem ile kosztuje, bo dawno nie byłem w Polsce, więc możecie powiedzieć w sumie. Ale dosyć szybko wchodzi. To jest jakiś taki, hmm, chyba chce być zdrowym batonem, tak? Czy nie? Old oh sugar. Mocno śmietankowy. Kto to wyprodukował według Ciebie? Czyli to jest produkt. Może to kleja. Ogólnie wysypałeś się. Popełniłeś, taka jest ich główna idea. Okay. Więc stawiam, że są. To ci sami producenci. Pomidor. <laughs> Ale to ja go nie widziałem takiego czegoś. 30 gramów białka? Matko. Z no tego kokosa ogólnie mało tutaj czuć. W drogo. No, to... Ale wiecie, za granicą też jest drogo, tylko tutaj ten zarobek pozwala ci na to, żebyś ty mógł normalnie sobie pójść do sklepu i nie patrzeć na cenę. A w Polsce idziesz do, do sklepu, jak zarabiasz na, na średnią krajową, bo zazwyczaj jest tak, że mniej zarabiacie niż średnią krajową, I, i, no i musicie patrzeć na, na wszystko, co kupujecie, nie? To jest ta różnica. Ceny są niemalże identyczne z zagranicą. Może delikatnie droższe niektóre rzeczy. Te, te mi bardziej smakowały, te fitosy. Boże, fitosy, te wafle ryżowe. Mhm. Ja myślę, Dobra. że one bardziej. Czy ktoś pamięta dokładnie cenę Coca-Coli? dwulitrowej w sklepach u was w Polsce, bo aktualnie tutaj yy, można kupić ją za 2,60. Aktualnie zaraz sobie policzymy ile teraz, nie wiem ile teraz funcik stoi. Yy, kalkulator, Punt. funta, złoty. Okej, okay. ale ja chcę zmienić, gdzie jest ten funt brytyjski. O, kurwa wyłączyłem jeszcze raz. <laughs> hmm. Aktualnie dwa, sześćdziesiąt na... Złotóweczki muszę znaleźć. Gdzie są złotóweczki? Rupie? No, koleń, mogę znaleźć złotówki. Jest, złoty. 13,18, nie? 13 złoty i 18 groszy. 9 złoty. W Polsce jest jakoś 12 złoty. No to zobaczcie. Czyli jest niemalże identyczna cena w Anglii za Coca-Colę, jak w Polsce. Tylko w Anglii zarabia się dosłownie chyba czterokrotnie więcej niż w Polsce. Pieniędzy. Ile jest najniższa krajowa w Polsce teraz? Bo ja nie jestem teraz zaznajomiony. Możecie mi powiedzieć. Znacie może. Bo tutaj najniższa krajowa to jest jakieś 2000 funtów. Czyli 10 tysięcy zł. To jest najniższa krajowa tutaj. Tak około 2000 funtów. 4300. 3100 około. No to cena jest taka sama, a ten. A macie o 7000 mniej złoty po prostu w Polsce miesięcznie. I, I to jest ten problem. Tutaj taka najniższa krajowa to jest te 2000 funtów, tak miesięcznie. Nie? To jest taka najniższa krajowa. No, no niżej chyba raczej się nie da, jak pracujecie normalnie. Więc no. 4200. No to i tak tysięcy mniej po prostu, więc no, słabo. I, I to jest problem, nie? I najgorsze jest to, że pewnie w innych krajach też tak jest. Jaka cena? Jaka cena? Ogólnie duży 450, 899 2000 na rękę czy po podatku. Nie no na rękę. 2000 funtów na rękę dostaniecie już na niższą krajową w Wielkiej Brytanii. No. no wątpię, żebyście dostali niżej. Jeżeli patrzycie legalnie na umowę. Z urlopami i tak dalej, no to dostaniecie, no te 2000 to jest najmniej na, na miesiąc. No nie wiem, czy dacie radę mniej zejść niż 2000. No to ja już nie wiem, co by musiało się wydarzyć, nie? Nie, no da się mniej w sumie, da się. No. Liczmy 1600. 1600 to jest takie, może najmniej, nie? Po prostu. 1600 liczby. 2000 może rzeczywiście nie, ale no 1600 tak no minimalnie zdobędziecie. Zdobędziecie na legalnej pracy z dobrymi godzinami, mówię tutaj, a nie, że wiecie, że macie po 10 godzin i, i potem macie dwa dni wolnego. Ja mówię taką normalną pracę, standardowo, nie? No to zdobędziecie te 1600 funtów miesięcznie na bank. No jestem pewien na 100%, że zdobędziecie. Do 2000 to jest takie wiecie, najniższa krajowa. No Na rękę oczywiście chodzi mi. I nigdy nie kupowałem batonów proteinowych, więc nie wiem, jaka jest cena, ale za tego jest 80. I 9. to jest problem, nie? bo tutaj wydać 2,60 to tak, jak ja bym wydawał złotówki się czuje, nie? Naprawdę? 9 złotych? 9 złotych z tego batona? Uważam, że cena jest tutaj moc, mocno wygórowana. Być może rzeczywiście produkcja jego jest bardzo droga, ale no to wydaje mi się, że klientów na tego batona jest bardzo mało. E, moi drodzy, to tak wyszły przekąski, teraz trzy najlepsze produkty. Z tych produktów, które dzisiaj były na filmie wybieram. Pierwszy jako element niespodzianki, bo naprawdę no nie piłem, yy, nie pamiętam takiego smaku, więc to mi się tutaj bardzo spodobało. Nie wiem, czy wielokrotnie, ale to zaskoczyło. I drugi napój, myślę, że na pewno mógłbym to wybierać kilkukrotnie. Dość się to nazywa dzik zero kalorii, a to jest Dose Green Tea with Honey. Powiedziałem przed sekundą, że będą trzy. Ale jednak nie będą, bo uważam, że te napoje dwa mocno wybijają się ponad konkurencję, a tam były takie, wiecie, zawirowania. Więc jeżeli chcielibyście się pokierować moim smakiem i... Pamiętasz tu babę z TV, co za 20 godzin zarobiła parę milionów, jak jej było? Nie pamiętam, jak ona była, ale to była jakaś żona jakiegoś tam, kurwa, prezesa. A ten prezes to był jakiś tam kuzyn, nie pamiętam kogo, kogoś wysoko postawionego w rządzie, nie? Więc no, to ta sobie zarobiła zajebiście, nie? Nie wiem, jest to dla was w miarę, w miarę Ok, to zalecam kupno tych dwóch produktów, one są naprawdę w porządku. Dziękuję moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, to były produkty... To są po prostu złodzieje, tak zacznijmy od tego. Oni normalnie okradają po prostu Polaków i, i, nic im, i nic im nie grozi, żadnego postępowania nic, ja nie wiem kurwa co to ma być. Ty, youtuberów są jeszcze gwiazdy... Internetowe gwiazdy, piosenki, telewizjon, i też mają przecież swoje produkty. Możemy to sprawdzić. Dajcie znać, czy chcecie taki film, a my się spotkamy w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. O, przepraszam, że tak dziewam nie? Ta baba nazywa się Beata Fido. No, jest żoną kogoś tam, kto ma, co jest kuzynem kogoś tam w rządzie. No, i, i, i tak to właśnie wygląda w polskiej polityce.